Dzień dobry, kochani, w najnowszym vloczku! Dawno mnie tu nie było, wiem, bo od grudnia, a dużo rzeczy się działo, dużo rzeczy się nazbierało, więc postanowiłam, że wreszcie wam pokażę co i jak. Jak widzicie, jestem w Babysimie, ale to nie jest ta Babysima w Bodzentynie, to nie jest ta Babysima co zawsze, to nie jest ta Babysima wysyłkowa. Dużo rzeczy się pozmieniało i to będzie taki trochę chaotyczny vlog z różnymi nagrywkami, dlatego że ja pewne rzeczy tak jeszcze na świeżo, na ciepło nagrywałam, tak z pełnymi emocjami. Także, no pokażę wam, pokażę. Muszę to nagrać, bo to jest taki moment bardzo ważny, epicki niejako. Bardzo przerażający. We mnie są teraz takie emocje, że czuję ekscytację. Powoli wchodzi radość. Tak po 3-4 godzinach od tej wiadomości. Ale bardziej jestem jeszcze przerażona i taka. Bo ja się cieszę, jak już wszystko jest na tip-top, ogarnięte, zrobione. I cieszę się, jak. I jak już po prostu wchodzę i jest gotowe. Nie, że ktoś to za mnie robi, tylko ja zawsze, nie wiem, czy jakieś podstępy, jakieś takie niepewności, cokolwiek. I jest wow. Dzisiaj mamy 4 stycznia 2021 rok i Bartek wynajął lokal na ulicy, w sumie nawet nie wiem, jak to się nazywa, Jesionowa, Klonowa. Tam wcześniej były ciuchy, nazywało się to Moda Damska, czy coś takiego, a teraz to będzie Babysima. Jezu, nawet nie wiem, ile to jest metrów, czy tam jest 40 parę, czy 50, nic nie wiem po prostu. Wczorajszy dzień szukał lokali, dzisiaj zadzwonił. Będzie Babysima, no. No ja akurat o tym wiem. No i dzisiaj zadzwonił do pani. Tak, kochanie. Zadzwonił do pani pośredniczki, pojechał zobaczyć ten lokal, no i klepnął. Ale on to już wiedział, że to klepnie, wystarczyły mu zdjęcia, tam jakieś parę pytań i coś. I po prostu schodzi dopiero ze mnie takie niedowierzanie. Co chwilę szklą mi się oczy, chce mi się płakać. A postanowiłam to nagrać, dlatego że to jest duży krok. To jest duży krok i absolutnie nie wierzę w to, że kiedyś będzie gorzej. Może będzie inaczej. Może ten lokal zamieni się na inny, ale to nigdy nie będzie tak, że coś się zamknie. Po prostu wierzę w to, że będzie dobrze i że tylko będziemy otwierać lokal za lokalem. I lubię coś takiego sobie nagrywać, bo może kiedyś zrobimy imprezę na mnóstwo ludzi, gdzie będzie mnóstwo naszych znajomych. I po prostu będziemy świętować otwarcie jakiegoś tam lokalu i właśnie się wzruszam. Także mam tylko nadzieję, że będę ładnie wyglądać na tej imprezie. Że będę taka szprycha w fajnej sukience. Oh. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Tutaj mamy główną ulicę. Tu autobusy podjeżdżają. Tutaj jest ogromny, ogromny, ogromny parking. Tutaj mam Włocha za sąsiada z takimi płomieniami. Takie dość, moim zdaniem, jest to trochę niewyględne. Ale mam nadzieję, że ma dobrą pizzę, bo ja przecież pizzę lubię. Także czy może być coś lepszego? Nie. No a tutaj dalej obok jest jeszcze szyld. Musimy go zdjąć, postawić nasz. Tu gdzie jest Moda, no to jest właśnie nasz lokal. Fajnie, bo jest mega szeroki chodnik, także ławeczkę tutaj można jakąś postawić. Dzień dobry. Właśnie Włocha spotkałam. Tutaj mamy świetną też część, gdzie będzie można postawić kwiaty. Że tutaj będą jakieś kwiaty, coś, tutaj będzie witrynka, właśnie się z panem Włochem zapoznałam. Tutaj jest nasze wejście i lokal, który jeszcze wygląda tak, jest pusty, ale to wszystko na dniach dwóch, trzech się zmieni. Zobaczcie, jest przepiękny, podwieszany sufit. Mamy lustro, jedno. Tu jest, zobaczcie, jasno, mimo tego, że są światła zgaszone i taka pogoda jest nie bardzo tam. Tutaj mamy drugie lustro. Duże.
Tutaj jest ta ścianka, ta, to jest ta. Tutaj będą kwiaty. No a z tyłu mamy gospodarcze pomieszczenia, mamy właśnie magazynek, tam jest mała taki aneks kuchenny i łazieneczka. Tak to będzie wyglądać. Tu, gdzie stoję, będzie biurko. No i szafki będą, dookoła będą szafki i tutaj przez środek będą leciały szafki. Także mega się jaram tym tematem, bo jest po prostu coś niesamowitego. Powiedziałam o tym na Instagramie i po prostu zalała mnie fala wiadomości, takiej dobroci, tego wszystkiego. Słuchajcie, ja zapominam, że wy mi tak mocno kibicujecie. Zapominam, że to jest tak wspaniałe i że wspieracie mnie cały czas. No bo wiecie, tego się codziennie nie doświadcza, albo doświadcza się w takich małych ilościach, a to jest taka akumulacja, jest po prostu coś niesamowitego. I ja jestem tak podjarana tym, trochę jestem zestresowana, ale bardzo podjarana. Bellissima teraz od wejścia wygląda tak. Jeszcze tutaj czekamy na folię, na szyby. Tutaj będzie nasza cudowna witrynka. I tu jest taki plan, żeby był latem stolik, a także ławeczka różowa. No najlepiej to fuksjowa, prawda? Zapraszam Was do środka. A w środku dużo cudowności. Jest to najsłodsze miejsce na mapie Kielc, jakie powstało i to jest miejsce, którego mi też zawsze brakowało. Żeby były te rzeczy, które Wy doskonale znacie z Bellissimy, a których brakowało tutaj stacjonarnie. Także mamy no dużo wszystkiego. Wszystkiego po troszku, jak najwięcej staram się tutaj przywozić. Są puzzle, są gry, są rzeczy wyprawkowe, kalosze oczywiście, z kaloszy poproszę. I ja to jest w ogóle bardzo fajne to lustro do robienia zdjęć także produktowych. O, nasze dżdżówniczki najukochańsze na świecie przez dzieciaki. Mamy oczywiście biboxa, mamy rzeczy do rozszerzenia diety, mamy strefę kreatywną, czyli moją ulubioną. Przechodzimy później przez drewniane rzeczy, aż do Fatbrain Toya i Bitoysa. Oczywiście nie mogło zabraknąć także ścianki kwiatowej. Jest oczywiście biblioteczka i tutaj, słuchajcie, mamy tak dużo pozycji, że po prostu tylko po jednej sztuce mamy wystawione, reszta jest w szufladach. No i tutaj mamy też półki, które ciągną się przez sam środek, aż nie mogę tego uchwycić aparatem. Superancko tutaj jest, słuchajcie, tak się cieszę tym miejscem. Jest naprawdę cudowne. O, tutaj jeszcze mamy tą sekcję pielęgnacyjną. Tutaj jest nasza też strefa i strefa drobnych rzeczy. Zobaczcie, jak to fantastycznie po prostu wygląda. Te z Was, które mnie śledzą na Instagramie, ale wiem, że nie wszystkie to robicie, dlatego ten filmik po to powstał, bo później jest bardzo dużo zaskoczeń. Ojej, ja nie wiedziałam, bo ja nie mam Instagrama. No właśnie, dlatego daję znać, że jesteśmy, że można się ze mną spotkać na kawce, bo kawkę też tu mamy. Tu jest właśnie ścianka ta kwiatowa, a tutaj za winkielkiem jest różowa szafka. To jest ta różowa szafka przywieziona z Błedzentyna i jest ekspres. Jest ekspres de Longhi, bo ja jestem wierna tej firmie, także można się u nas napić kawki i tu jest w ogóle cudownie, słuchajcie, bo tak, tu nas widać od strony ulicy, bo jest to Klonowa 55, naprzeciwko jest myjnia, a tam za winkielkiem są lody i kawa, także tu jest w ogóle taka część, że jesteśmy przy Zalewie Kieleckim, jest tutaj ścieżka rowerowa, jest bardzo ładny deptak, można przyjść na jogging, na spacer z dzieckiem i no ja jestem, słuchajcie, zajarana życiem, jestem zajarana tym miejscem, bo jest po prostu cudowne, jest naprawdę cudowne. Kochani, dziękuję bardzo, że dzisiaj byliście ze mną. Dziękuję za wszystkie komentarze, które na pewno się pojawią, dlatego że ja wiem, że ja na Was zawsze mogę liczyć. Zawsze liczyć na Wasze wsparcie, na dobre słowo, ale co jest jeszcze lepsze? To, co Wy robicie, to zawsze przechodzi moje po prostu śmielsze oczekiwania, jakie Wy jesteście cudowne. No i oczywiście zapraszam do nas na Klonową 55. Ja przeważnie daję znać, jak ja tutaj jestem. Jestem dość często, ale jestem w różnych godzinach i w różne dni, bo też dzielę ten czas cały czas na Błedzentyn, na wysyłki, bo tam też jest moje serce. Teraz muszę to podzielić na tą dwójkę moich Bellissimowych dzieci. Także dziękuję, kochani, i do zobaczenia niedługo.